Wtorek z optometrystą, to też nie może zabraknąć optometrysty w gabinecie. Ostatnie tygodnie naprawdę pokazują nam, jak wiele pracy musimy wykonywać w gabinecie, jak dużo jest zgłoszeń. Rok szkolny zaczął się już pełną parą, więc faktycznie diagnostyka dzieci, czy to tych wczesnoszkolnych, czy późniejszych, czy krótkowzroczności, naprawdę ruszyła, więc właściwie muszę drugi raz nagrywać dla Was z gabinetu, bo nie mam po prostu szansy, więc przerwę pomiędzy pacjentami, a pacjentami wykorzystuję po to, żeby ten film powstał. Dzisiaj chcę powiedzieć właśnie o pracy gabinetowej, a dokładniej o tym, jak funkcjonują nasze turnusy i jak funkcjonuje nasza terapia widzenia stacjonarna. Zapraszam bardzo serdecznie. Rozwijając ćwicze oko, napotkaliśmy wielokrotnie na taką trudność, która była u pacjentów, że nie mogli oni dojeżdżać na terapię stacjonarną raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu ze względu na odległość. Terapia widzenia z założenia wygląda w taki sposób, że musi być ciągła, musi być jakby regularna i musi trwać dłuższy czas. Nie jest to takie działanie z doskoku, że bardzo mocno poćwiczymy, a później nic nie robimy, a potem znów poćwiczymy, a później będzie można znowu wrócić do nic nie robienia. Zatem w taki sposób pracuję z pacjentami, że gdy oni przyjeżdżają na terapię, gdy są moimi podopiecznymi, to w zależności od tego, jak mocne mają zaburzenia, jak dużo trzeba pracy wykonać, przyjeżdżają jeden raz, dwa razy, niekiedy trzy razy w tygodniu na terapię gabinetową, a następnie jadą do domu i ćwiczą jakby w warunkach domowych te ćwiczenia, które są im zadawane. I w taki sposób pracowaliśmy przez wiele ostatnich lat, ale po zmianie lokalizacji na Kalisz zaczęliśmy przyjmować następnych pacjentów i ta środkowa część Polski zaczęła pasować wielu, wielu pacjentom. I coraz częściej pytaliście mnie, czy udostępnię taką możliwość, żeby pacjenci, którzy są z dalszych stron Polski, mogli przyjechać po prostu na tydzień na taką intensywną pracę. Na tydzień, teraz już wiemy, że część z Państwa będzie przyjeżdżać na dwa tygodnie, ale potem, żeby móc pracować w domu. Mocno myśleliśmy, tak? Mocno ja się zastanawiałam się, jak z zespołem zrobić tę pracę. Doszliśmy do wniosku, że faktycznie no nie możemy ograniczać się tutaj tylko do tej stacjonarnej, do tej przyjazdowej terapii, więc ja się jakby zdecydowałam na to, żeby udostępnić tę możliwość, że pacjenci na turnusy faktycznie przyjeżdżają, a później ćwiczą ciągle w domu, później znów mogą przyjechać i w taki sposób będziemy z nimi pracować. Takie spotkania faktycznie już ruszyły, to już się odbywało, już kilka tygodni za nami, pacjentów też jest troszeczkę z nami i dla kogo właściwie są skierowane te i turnusy, właściwie terapia stacjonarna. Wszystkie problemy wzrokowe, czyli od zezów, niedowidzenia, zezy ukryte, problemy z akomodacją, problemy z ruchami oczu, ale również te bardziej zaawansowane, gdzie mamy zaburzenia z niepełnosprawnościami dodatkowymi, tam gdzie rehabilitujemy wzrok, tam gdzie mamy dzieci słabowidzące, te problemy również jakby dotykamy, również zajmujemy się nimi w trakcie turnusu. Nie tylko w trakcie turnusu, w trakcie terapii stacjonarnej również, więc jeżeli ktoś ma dziecko słabowidzące i chce się z nami spotykać ze mną, czy to z którymś z naszych terapeutów, nie ma tutaj żadnego problemu, po prostu musicie się zapisać. A numer telefonu i strona jakby z informacjami jest poniżej tego filmu, więc nie ma problemu, możecie tam sobie wejść. Ale właśnie jeżeli chcecie przyjeżdżać raz, dwa razy w tygodniu, nie ma żadnej trudności. Jeżeli chcecie wybrać taki dłuższy pobyt, również serdecznie zapraszamy. Co u nas się dzieje? Generalnie przede wszystkim pierwszy dzień to jest taka pełna diagnoza. Jeżeli chodzi o widzenie, to zarówno optometryczna diagnoza, jak i diagnoza funkcjonalna, ona faktycznie jakby w całości jest przeprowadzona. Niekiedy macie faktycznie świeże diagnozy, nie trzeba tej diagnozy na przykład optometrycznej ponawiać, ale tu w zależności od tego, takich Waszych indywidualnych preferencji, my to wszystko ustalamy w grafiku. I później następuje już taka ciągła praca, dwa razy dziennie, terapia widzenia po 45 minut każde spotkanie i też indywidualnie prowadzone z terapeutą jeden na jeden. Zresztą jak każda nasza terapia, niezależnie od czy mniejsze jest dziecko, czy większe, czy przyjeżdża na pół godziny, czy na 45 minut, te terapie prowadzone są zawsze indywidualnie. I przez tydzień, niekiedy przez dwa tygodnie pracy jest w ten sposób, że pracujemy cały czas, a na końcu przekazujemy sobie wyniki.
terapii widzenia, diagnozy optometrycznej, diagnozy funkcjonalnej i przekazujemy również plan pracy do domu i jeżeli jest taka potrzeba, to również akcesoria do tej pracy terapeutycznej. Zatem tak wygląda nasza praca. Grafiki cały czas się tworzą, tak, na listopad już jest, nie wiem, czy są jeszcze miejsca, trzeba by było zobaczyć w formularzu. Formularz jest również na stronie opisującej turnusy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Jeżeli przyjeżdżacie do nas na terapię widzenia, a macie inne potrzeby, np. terapię logopedyczną, neurologopedyczną, fizjoterapeutyczną, to jest taka możliwość, żeby również te zajęcia mieć przeprowadzone w takiej ciągłości, tak? My wtedy też ustalamy grafik dla konkretnych dzieci i całe spektrum dodatkowych terapii również jest dostępne na stronie turnusów, tak? Możecie przejrzeć, czego dotyczą, jakie to są możliwości. I taką możliwość również udostępniamy, bo wiemy, że jeżeli wyjedziecie z domu i cały tydzień spędzacie na wyjeździe, to chcemy ten czas bardzo dobrze wykorzystać. Jest również możliwość terapii pedagogicznej, jest również możliwość jakby takich korepetycji, nadrobienia pewnych przedmiotów i również ustalamy te wszystkie zajęcia bardzo indywidualnie. Zatem, jeżeli macie potrzeby, niezależnie, czy jest to słabo widzenie, czy jest to korowe zaburzenie widzenia, czy jest to ZES, czy jest to niedowidzenie, zobaczcie, sprawdźcie formularz, wypełnijcie wniosek, jeżeli chcecie porozmawiać jakby z którymś z naszych asystentów i zobaczcie, czy pasuje Wam takie rozwiązanie, czy jednak wolicie przyjechać raz, dwa razy w tygodniu, a resztę pracy wykonywać w domu. To jest tylko i wyłącznie jakby dla tych pacjentów, którzy faktycznie potrzebują takiej pomocy. Jeżeli możecie przyjeżdżać, przyjeżdżajcie. Niemniej jednak nigdy z terapią widzenia nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo to może być najgorsze, co zrobimy swoim oczom. Także pozwolimy, żeby te negatywne warunki wzrokowe się zaadaptowały. W takim razie ja za chwilę wracam z powrotem do badania. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Zapraszam Was serdecznie na najbliższy webinar. Opis też diagnoza funkcjonalna dzieci przedszkolnych. Tak, link do zapisu jest pod filmem. No, zapraszam Was na Ćwicz Oko i tu na YouTubie, i na Facebooku, i na Instagramie. A zatem widzimy się stacjonarnie na badaniu, na terapii albo na szkoleniach. Serdecznie pozdrawiam. Basia Pakuła. Thank you.